Równie pechowa co Pileckiego okazała się część trasy wiodącej z Suwałk do przejścia granicznego w Budzisku. Pierwotnie wybrany wykonawca, zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zbyt opieszale wykonywał prace zmierzające do szczęśliwego finału w postaci nowej ekspresówki. I pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku inwestor podziękował włoskiej firmie za współpracę. Dość szybko zinwentaryzowano wykonane prace i rozpisano nowy przetarg. Setki pytań potencjalnych oferentów zasypały Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jednak dość sprawnie uporano się z wyjaśnieniami i kilka tygodni temu usłyszeliśmy o trzech firmach, które przedłożyły swoje propozycje. Najtańszy okazał się Budimex, firma, która zbudowała w dobrym tempie działającą od kwietnia obwodnicę Suwałk. Trasa S61 od końca obwodnicy do przejścia granicznego z Litwą będzie składała się z dwóch jezdni o betonowej nawierzchni. Każda z nich będzie miała długość nieco ponad 24 km. W jej ciągu wybudowana zostanie również obwodnica wsi Szypliszki. Jeśli do 2 grudnia nie pojawią się protesty przewidziane w procedurach przetargowych, jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa na realizację. ZRID już jest, nic zatem nie będzie stało na przeszkodzie, by rozpocząć pracę. Koszt inwestycji określony przez Budimex to 1 miliard 37 milionów złotych.